Dzień dobry, szanowni państwo. Chciałbym serdecznie powitać na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego. Adam Chodziński, Bezpartyjny Samorząd. Witam serdecznie wszystkie nasze lokalne media i dziękuję za waszą obecność. Drodzy państwo, czas wyborów to czas demokracji, to czas podejmowania bardzo ważnych decyzji dla społeczności lokalnych. Miasto Biała Podlaska jest miastem, które chcemy, żeby się rozwijało, które chcemy, żeby piękniało, które chcemy, żeby było miastem wygodnym do życia, żeby było miastem magnesem. Miejscem, gdzie ludzie chcą żyć, mieszkać, pracować, odpoczywać, a nie uciekać do innych dużych ośrodków miejskich. Drodzy państwo, podjęliśmy decyzję wspólnie z tymi wspaniałymi ludźmi, że chcemy coś zrobić, a co za chwilę to powiem, razem dla miasta Biała Podlaska. Startujemy z 6 tezami, które chcemy państwu dzisiaj przedstawić, wokół których będziemy obudowywali program wyborczy dla naszego miasta. Nie będę robił tego sam. Nie startuję sam. Będą to robiły te osoby, które stoją za moimi plecami. Mam nadzieję, że w szerokiej koalicji, również z innymi kandydatami, którzy startują do Rady Miasta. Bo drodzy państwo, ja startuję nie po to, żeby zachłysnąć się władzą, żeby tą władzę dzierżyć w swoich rękach, tylko żeby tą władzą się dzielić. Żeby się dzielić demokracją w mieście, startuję po to, żeby Rada Miasta komfortowo pracowała na rzecz wszystkich mieszkańców, a nie rozwiązywała pewnego rodzaju konflikty, które bardzo często w ostatniej kadencji się zdarzały. Chciałbym teraz państwu przedstawić tych 6 tez. Pierwsza teza to jest bezpłatna komunikacja w mieście. Drodzy państwo, są miasta czy pasie wschodnim, ale w całej Polsce, które sobie z tym problemem poradziły. I nie wiem, czy państwo wiecie, ale my jako miasto Biała Podlaska zbieramy z opłat, z biletów w granicach 3 milionów złotych. Uważam, że przy rozsądnym gospodarowaniu, przy dobrym budżecie miasta jesteśmy w stanie zapewnić bezpłatną komunikację dla jego mieszkańców, dla wszystkich mieszkańców miasta. To się bardzo płynnie łączy z drugim punktem, to jest odkorkowanie miasta, rozbudowa układu komunikacyjnego oraz strefy w ścisłym centrum płatnego parkowania. Jeżeli mieszkańcy będą mogli za darmo przyjechać do centrum miasta, czy do swoich zakładów pracy, czy do swoich instytucji, w których funkcjonują, pracują lub chcą załatwić jakieś sprawy, będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej, a ci, którzy nie będą chcieli skorzystać z komunikacji miejskiej dzięki płatnej strefie parkowania, będą mogły korzystać z rotacyjnych miejsc, które się pojawią. Przykładem tego jest parking przy ulicy Piłsudskiego, który państwo doskonale znacie i pamiętacie i na pewno z niego bardzo często korzystacie. W tym punkcie odkorkowania miasta jest również kwestia dalszej rozbudowy obwodnicy i dalszej budowy dróg w mieście. Warto zaznaczyć, że układ komunikacyjny w mieście wymaga dzisiaj bardzo szybkiej interwencji, szczególnie w godzinach szczytu widać, co się dzieje na głównych skrzyżowaniach miasta. Kolejnym punktem jest Prezydencka Rada Przedsiębiorczości, bo to nie prezydent i nie urzędnicy są najmądrzejszymi osobami w naszym mieście, ale przedsiębiorcy, którzy tworzą miejsca pracy, którzy pracują dla tego miasta, płacą podatki i uważam, że tego typu Bialska Rada Przedsiębiorczości przy prezydencie, która by funkcjonowała i która by cyklicznie się spotykała, nadawałaby naszemu miastu kierunek rozwoju. Warto słuchać. Jestem taką osobą, która słucha i lubi otaczać się ludźmi mądrymi, którzy chcą dobra dla miasta i dla funkcjonowania całego samorządu. Kolejny punkt to wykorzystanie potencjału autostrady A2. Szanowni państwo, stoimy przed historycznym wyzwaniem, bo to już niedługo w okolicach Białej Podlaskiej będzie przebiegała autostrada A2, która niewątpliwie powinna wpłynąć na rozwój naszego miasta.
Myślę, że tutaj ogromnym wyzwaniem będzie współpraca z gminą. Jak to widzę? Widzę to w ten sposób, że miasto i gmina powinny zakupować grunty, zmieniać plany zagospodarowania przestrzennego i tak zainwestowane pieniądze, tak zainwestowane środki później odbierać od firm, które są zainteresowane inwestycjami w okolicy naszego miasta czy w okolicy gminy, tak aby w przyszłości te firmy płaciły w mieście czy w gminie podatki. Na pewno jest to do zrobienia. Wiem, że wiele gmin na terenie Polski tego typu działania podejmowało lub podejmuje i powoduje to, że spływają podatki do miasta, że ludziom żyje się wygodniej. Jeśli chodzi o wygodę życia ludzi, chciałbym tu powiedzieć, że marzy mi się takie wygodne miasto dla jego mieszkańców. Chodzi mi tutaj o to, że warto dalej inwestować w infrastrukturę, która by powodowała to, że ludzie będą mieli gdzie odpoczywać. Dziś wielu mieszkańców Białej Podlaskiej jeździ na jeziorka międzyrzeckie, jeździ na baseny do Łukowa, jeździ na różnego rodzaju kąpieliska, które są wokół miasta Biała Podlaska, czy chociażby do akwaparku do Siedlec. Natomiast problem jest z korzystaniem, bo takich miejsc po prostu nie ma. W naszym programie znalazła się budowa kąpielisk miejskich, dalsza rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej wzdłuż Doliny Krzna, ale też budowa akwaparku. I ostatni punkt, który jest bardzo ważny, to jest bezdomność zwierząt. Myślę, że jest dużo do zrobienia w tym temacie. I jak wielu z nas, ja też jestem właścicielem psa, za którego płacę podatki, myślę, że bezdomność zwierząt można by było rozwiązać poprzez chipowanie tych zwierzaków. Wtedy moglibyśmy zrezygnować z opłaty, z tego podatku za psa, ale też z sterylizacji zwierząt, gdzie miasto przeznaczałoby na to ze swojego budżetu środki i wierzę, że wtedy łatwiej by było, aby tych czworonogów w mieście nie było za dużo, aby rozwiązać ten problem. To są oczywiście tylko takie podstawowe punkty, z którymi idziemy, natomiast chciałbym zauważyć, że każdy z nas żyje w swoich okręgach wyborczych, na swoich osiedlach i taką podstawową bolączką wielu miejsc, szczególnie osiedla za Torami czy osiedla Pieńki, ale też innych regionów naszego miasta jest to, że mamy wiele dróg, które jeszcze nie są drogami utwardzonymi, ale też mamy jeszcze takie miejsca, gdzie nie ma kanalizacji i myślę, że każdy z stojących za moimi plecami, każdy z kandydatów na radnych już ma gotowy taki plan na swoje miejsce, na swoje osiedle i będziemy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców i proponować im te rozwiązania, które są najbardziej pilne, najbardziej potrzebne. A jednym z takich rozwiązań jest to, z czym się zwrócili do mnie seniorzy, to jest budowa takiego dziennego pobytu seniora. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić to w tej kadencji. Jest to ogromna potrzeba w związku z tym, że wiemy, jak wygląda dzisiaj społeczność lokalna, jak się starzejemy i wiemy, że w niedługim czasie ja czy moi koledzy też będziemy chcieli z tego typu ośrodków korzystać. Tyle jeśli chodzi o główne tezy programowe. I jestem do Państwa dyspozycji, jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Rozmawialiśmy, kiedy pracowaliśmy i nadal pracujemy, bo ten program to jest żywy organizm nad programem wyborczym. I tutaj jest koleżanka Ania, która jest osobą, która mogłaby się doktoryzować w tym temacie. Tak, rozmawialiśmy na ten temat. Dzisiaj my jako mieszkańcy, właściciele czworonogów, w tym ja, w weekendy czy w godzinach nocnych nie mamy możliwości skorzystania z pomocy. Wiem, że ludzie jeżdżą do Międzyrzeca, do Konkolewnicy. Myślę, że jest to temat, który będziemy w stanie podjąć. Rozmowa z lekarzami, weterynarzami o takim stałym dyżurze, takim dyżurze, gdzie te kliniki by się, że tak powiem, uzupełniały, zmieniały, jest możliwa. Natomiast wszystko na pewno opiera się o budżet i o pieniądze. I jest tak wielu właścicieli czworonogów w mieście,
że warto podjąć tą dyskusję i warto rozwiązać ten problem. Po pierwsze, sondażami się nie wygrywa. Sondaże można kupić, ale nie będę tutaj dyskutował na temat sondaży. My takich sondaży nie zamawiamy i wierzymy w najlepszy sondaż. To są rozmowy z mieszkańcami i to jest zachęta wielu mieszkańców po to, żeby ten komitet powstał i żebyśmy wystartowali, żebyśmy dali się ludziom na tacy, żeby mieli wybór. Ludzie chcą mieć wybór i my po to jesteśmy. Więc jakby uciekam od dyskusji o sondażach. Jaki elektorat? Wystarczy popatrzeć na przekrój osób, które stoją za moimi plecami. Panie redaktorze, tu są przedsiębiorcy, tu są ludzie, którzy pracują w administracji, tu są nauczyciele, tu są pracownicy akademiccy, tu jest wiele osób, które pracowało w różnych branżach, które reprezentują różne grupy społeczne, różne grupy zawodowe, ale też różne grupy wiekowe, bo wśród nich są też studenci. I myślę, że stanowimy alternatywę i stanowimy ogromny potencjał do tego, aby mieszkańcy po nas sięgnęli. Więc będziemy sięgali po wszystkie głosy, bo każdy głos mieszkańca naszego miasta po prostu jest ważny. Pani redaktor, szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że ja mam doświadczenie. Bardzo się cieszę, bo ja jestem w stanie w poniedziałek o 7:30, jak to zawsze robiłem, być w Urzędzie Miasta i od poniedziałku zacząć na bieżąco rozwiązywać problemy mieszkańców, być w tym Urzędzie Miasta dla mieszkańców i dla urzędników, którzy dzisiaj mają wielki problem, żeby ktoś podjął decyzję, z którymi oni przychodzą w urzędzie. Czy to jest źle, że mam doświadczenie na stanowisku zastępcy prezydenta? Uważam, że nie. I czy to będę wykorzystywał w kampanii? Oczywiście, że będę wykorzystywał. Pani redaktor, gdyby pani nie zapytała, to bym o tym nie powiedział, ale państwu powiem. Ten most, który jest za państwem, ten układ komunikacyjny, ten remont szyi, ten remont wieży, ten remont oficyny zachodniej, ten remont amfiteatru, ten remont bramy koszarskiej, to drodzy państwo, ja w poprzedniej kadencji nad tym wszystkim pracowałem. To były liczne spotkania, to były pisane fiszki, to były wysyłane wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, to były pozyskiwane środki, w końcu ogłaszane przetargi. Oczywiście ja bardzo się cieszę, że pan prezydent Litwiniuk tę inwestycję zakończył. Tylko dzisiaj, jeżeli ludzie mieszkający w mieście mówią o inwestycji park, o inwestycji SAS, o inwestycji zmiana taboru, o inwestycji ścieżki rowerowe, o inwestycji ronda, o przebudowę warszawskiej, o budowę Armii Krajowej. Co jeszcze mam państwu wymieniać? Ja w tych wszystkich działaniach brałem udział, masło maślane. Brałem udział i pracowaliśmy nad tym w poprzedniej kadencji. I drodzy państwo, jeżeli ktoś mi nie wierzy, wystarczy sięgnąć do internetu. Bardzo dużo się, miałem się do tego nie odwoływać, bardzo się dużo mówi o 76 milionach i 312 milionach. Drodzy państwo, zrobiłem sobie taką analizę przedwczoraj wieczorem, otwierając tablet i otwierając notes, wypisując te wszystkie projekty, o których państwu przed chwilą powiedziałem. Jeszcze jest tunel, jeszcze jest stadion, o którym się mówi. Wyszło mi 288 milionów. Z kwot tylko z internetu, a nie z BIP-u po przetargach. Więc naprawdę ja nie mam się czego wstydzić tego, co się wydarzyło w poprzedniej kadencji. I krótko dam państwu jeden przykład ścieżek rowerowych. W poprzedniej kadencji w ciągu 2 lat, żeby rozpocząć budowę ścieżek rowerowych, podpisałem ponad 100 aktów notarialnych. U pani notariusz nie będę mówił której, bo nie jesteśmy tu po to, żeby kogoś zamować. Żeby wiedzieć, ile czasu trwa proces inwestycyjny, trzeba cokolwiek w życiu wybudować. I jeszcze raz to powtórzę. Ja nie neguję tego, że wybudował wiele rzeczy prezydent Michał Litwiniuk. Natomiast nie pozwolę na to, żeby manipulować, bo nie chcę użyć innego słowa, czy wprowadzać w błąd część mieszkańców, gumkując historię. Drodzy państwo, zależało mi na tym, abyśmy zgodnie z kalendarzem starali się być pierwsi i w pierwszych dniach zarejestrowaliśmy komitet, w pierwszym dniu zarejestrowaliśmy
listy. Jak Państwo widzieliście, przez prawie półtorej tygodnia sam wisiałem, smutno mi było w mieście, ale bardzo mi zależało, żeby ludzie widzieli to, co Państwu powiedziałem, że mamy święto demokracji, wybory, że ludzie mają wybór i cieszę się, jeżeli z tego wyboru skorzystają. I wiecie, jak jestem bardzo otwarty do mediów, natomiast nigdy, przenigdy nie zawłaszczałem sobie pozycji do tego, aby być najmądrzejszym w każdym temacie, żeby mieć wiedzę na każdy temat i żeby być jedyną tubą, która może wyrażać swoje informacje, swoje wiadomości na temat funkcjonowania Urzędu Miasta, spółek podległych prezydentowi, szkół i tak dalej. Szkoła od tego ma dyrektora, spółka miejska od tego ma prezesa, ewentualnie osobę, która jest odpowiedzialna za kontakt z mediami. Urząd Miasta ma rzecznika prasowego, ma naczelników wydziałów, którzy mają ogromną wiedzę i to przecież oni budują to miasto, nie prezydent Chodziński czy inny z prezydentów, czy chociażby przewodniczącego rady czy radnych. Drodzy Państwo, wszyscy będą mogli zabierać głos, a uwierzcie mi, że ja też będę do Waszej dyspozycji i wtedy, kiedy będziecie oczekiwali jakiegoś rozstrzygnięcia czy ostatecznego głosu, zawsze będę mógł stanąć przed kamerą i się wypowiedzieć, bo wiecie, że jeżeli czegoś nie wiem, to się uczę, to lubię wiedzieć, przynajmniej na tym poziomie ogólnym, a od takich szczegółów jest wiele mądrych osób, które pracują w urzędzie czy w spółkach miejskich, i mają otwartość i doskonale o tym wiedzą, bo ze mną pracowały te osoby 4 lata.